Witajcie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Jak widzicie, przede mną figurka piłkarska. Dzisiejszym filmikiem chciałbym rozpocząć serię pokazu moich figurek piłkarskich. Ta figurka to jest figurka Marco Van Bastena. Figurka ma mniej więcej 10 cm wysokości, szerokości również mniej więcej. I jest to figurka, która była wydana w Niemczech. Jak widzicie, jest logo niemieckiej reprezentacji. Są również zespoły niemieckie, Bayern, Stuttgart, Borussia i tak dalej. I właśnie z tych drużyn również wyszły takie podobne figurki. Tutaj jest oczywiście figurka z Milano. Jak wiecie, jestem fanem tego klubu. Tak więc to jest jedna z takich figurek. Te figurki mają różne nazwy. Tutaj na przykład pisze na tym pudełku Sport Stars, a inne nazwy to na przykład Kenner. We Włoszech również wyszły. W sumie było 7 figurek tego typu. Tutaj jest Marco Van Basten. Następnie druga figurka, również niemiecka wersja, i jest to Frank Rijkaard. Ja w ogóle nie wyciągam tych figurek, bo szkoda. Są bardzo ładnie zapakowane w tych blisterkach. Blisterki są nowe. Jak widzicie, tak wygląda tył. Jest podane, kto, jakie figurki były właśnie z niemieckich klubów. Z Bayernu, to jest Olaf Thon, Reuter, Aumann, Augenthaler, Kohler i tak dalej, i tak dalej. I jest tu również pod egidą Panini, jak widzicie. Tak więc to jest druga taka figurka, Frank Rijkaard. Trzecia figurka, którą mam z tych 7, to jest figurka Ruda Hulita. Tak to mniej więcej wygląda. No i mam dla Was coś do pokazania. Przyszła do mnie przesyłka z Włoch z 3 podobnymi figurkami. Tak więc na 7 możliwych będę miał 6 figurek w mojej kolekcji, gdyż tutaj w środku przyszły 3. I tutaj to, co przyszło do mnie, to jest wersja włoska. I te figurki nazywają się Forza Campioni. I w końcu wyciągnąłem, jak widzicie, Forza Campioni Calcio Modelli da Collezione, i mamy figurkę Roberto Donadoni, również w takim blisterku. I tutaj już mamy włoskie zespoły, czyli mamy mój Milan i
figurek jest Carlo Ancelotti, Roberto Donadoni, którego właśnie Wam pokazałem, Marco Van Basten, którego mam w wersji niemieckiej, Ruud Gullit, również wersja niemiecka, Franco Baresi, Paolo Maldini i Franklin Rijkaard, którego również mam w wersji niemieckiej. Czyli to jest moja czwarta figurka z tej serii. Następnie kolega z Włoch to tak opakował, że ciężko to w ogóle wyciągnąć, ale lepiej jak jest tak popakowane, żeby nic się z tym nie stało, niż jakby miało przyjść pognięcione, bo bardzo wiele kolekcjonerów chce mieć właśnie te figurki w tych blistrach w idealnym stanie. To jest dla nich bardziej wartościowe niż sama figurka. Tak więc mamy kolejną figurkę Franco Baresi. Tak dla jasności, kto tam jeszcze jest? Z Romy jest Rudy Filler, Giuseppe Giannini, Lothar Matthäus z Interu, Nicola Berti, Riccardo Ferri, Andreas Breme, Walter Zenga, Giuseppe Bergomi, Aldo Serena, Milan Wam już mówiłem, o, z Fiorentiny jest Roberto Baggio, Napoli, Fuzji, Carnevale, Maradona nawet jest, popatrzcie, Careca, Juventusu, no z Juventusu nie ma nikogo takiego znanego, no i jeszcze są figurki w barwach narodowych Włoch. I jak widzicie, również są. I jest Donadoni, Baggio, Baresi, Maldini. No, czyli praktycznie ci zawodnicy, którzy są w Milanie, Maldini, Baresi i Donadoni, to również są jako reprezentacja Włoch. Czyli to jest druga figurka, która dzisiaj do mnie przyszła. I zaraz Wam pokażę ostatnią, trzecią, którą jest Carlo Ancelotti. Czyli brakuje mi już tylko figurka Paolo Maldiniego. Super są te figurki. Ładnie można to powiesić na takim haczyku na ścianie. Bardzo mi się to podoba. Tak więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani moimi filmikami z figurkami. Jak wiecie, mam ich przeogromnie wiele, prawie 600 już. Czyli teraz dochodzą te 3, czyli będę miał 587 figurek z Milanu. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.